get locked. Dobrze ucieka z girotyn. Jest to wiadomość dla pewnego chłopaczka. Where do you guys like to hang out? You will be on our video blog. Yeah. Oh shit, that's good, guys. What's up, Poland? Ronald Casio from New York. How you guys doing? Oh shit. Piątek, piątek, piątunio. Tyle. Dokładnie i koniec. Nie no, co tu dużo gadać. Kolejny zajebisty trening, tu wielu mocnych gości, jak co dzień. Tak jest. No co tu dużo mówić. Patrz, przyjdziemy może po macie, tak, żeby tutaj, gadać. Tutaj jest mistrz, nie wiem czy były mistrz, One FC. Tam bardzo mocny zawodnik PFL-u. Tutaj ten świetny kopacz, o którym już mówiliśmy. Beautiful! This guy like work in camera, you know. UFC legend, Gilbert Burns. Tutaj legenda KSW. Pokonał mojego kolegę z UFC, ale wybaczam to, bo dobry trening. To prawda. A żeby było mało, tutaj kolejna legenda, Kamaru Usman. W takim towarzystwie możemy sobie robić. Coraz bardziej się chyba adaptujemy do tego klimatu, który tutaj jest. Także co, koniec pierwszego tygodnia już bardzo blisko, a my już czujemy się jak w domu. Dokładnie, dokładnie. Cały tydzień za nami. Były jakieś obawy, jakieś pytania, ale myślę, że wszystko, w miarę wszystko zostało rozwiane, bo na pewno jeszcze kilka mocnych sparingów, chociażby z Chandlerem czy z Jaredem Gordonem. Jest tu kilku jeszcze gości, z którymi trzeba zrobić i wtedy będziemy wiedzieć wszystko już. Wszystko, wszystko. O nich i o ich rodzinach. Dokładnie, dokładnie. Dobra, kończymy. Kolejny raz zapasy z trenerem tutaj od zapasów. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że to jest pół Polakiem. Fajna, ciekawa rzecz. No i co? Co robiliśmy? Dużo drillów, dużo techniki, ale też takie
pół zadaniówki, że tak powiem, fajne przejścia i na końcu malutkie zadaniówki, trzy razy po trzy rundy waleczki z clinchu. Bardzo fajny trening zapaśniczy. Miałem cały trening możliwość sparować się z Ryanem, który jest troszeczkę mniejszy ode mnie. 5 kilo lżejszy, ale naprawdę dynamicznie, bardzo fajnie tych zapasów, fajnie się rusza, dobre skramble. Bardzo fajnie, bo troszeczkę podłuczył on, trener tak samo chodził, pokazywał nam fajne szczegóły, między innymi jakieś takie, jak pracować głową przy opaleniach na nisko. Sam Ryan też mi fajne techniczki potem po treningu pokazał, więc... Oglądamy właśnie po raz pierwszy trzeci odcinek naszego vloga. Będziemy akceptować, co możecie zobaczyć. Jest tyle minut i sekund. Sami się przekonacie, ile wycięliśmy. Ale wjechało. Inaczej by się wchodziło, jakby była ładna pogoda. Wspaniały montaż. O kurwa. Mam nadzieję, że widać. Ty ekshibicjonista medialny. Błędny wzrok ma. No. Ja widzę po nim już. No to prawda, jest. Jaki błędny wzrok. Ale dobrze się wydało, mimo że 16 minut. Ten był bardzo fajny. Doły wchodzą. Tak jest. I'm speaking English. Try to. Khalifa is about to throw a fool. Mikrokontuzja, którą się nabawiłem w całej dzisiaj, aż tak mi wcale nie przeszkadzała, więc myślę, że jest git. Jak się rozgrzałem, aż się to wszystko pracowało. Nie by było, no. Jakoś... No, easy, okay, easy, couple. What's up, guys? How are you, bro? Thank you, bro. That was nice round, bro. Nice round, bro. Bro. Have a good day, bro. Dzisiaj dużo lepiej się czułem, bo robiłem bez kasku. Ostatnio rezerwuję w kasku. Wszystko się chciałem o ten nos po zabiegu, ale dziś zrobiłem bez, on przetrwał. Ja widziałem dużo więcej, dużo lepiej się czułem. Naprawdę czułem, że dzisiaj w ogóle mi powietrze nie uciekło, tak jak ostatnio na połowie rund. Tak dzisiaj wszystkie rundy przewalczyłem bardzo dobrze. Miałem dużo prądu, wszystko widziałem. Fajnie było, do ostatniej rundy widziałem te ciosy, byłem w stanie reagować. Ja mogę powiedzieć, że nie więcej tak jak ostatnio, choć rzeczywiście od początku tygodnia trochę lepiej się czuję. Z pewnych powodów, które znamy z menadżerem. Można powiedzieć, że doszedłem do siebie i mogę robić tak naprawdę w 10 rundzie, tak jak Sebastian mówi, tak samo w 10 rundzie miałem jeszcze prąd i energię, żeby mocno dawać i iść do przodu.